Proszę Państwa, Michał was jak zwykle po prostu oszukuje, wziął buty na najwyższym jakimś obcasie albo platformie. I to wcale nie jest tak, że ja tutaj muszę doskakiwać, ale bardzo mi miło, że widzimy się na planie programu Drag Me Out. Zastanawiałem się, czy ty długo również zastanawiałeś się nad tą propozycją? Zaraz ci wyjaśnię dlaczego. W ogóle się nad nią nie zastanawiałem. To jest sytuacja po prostu jakaś przełomowa w historii polskiej kultury i rozrywki. W związku z tym absolutnie tutaj nie było w ogóle żadnego ale. Dlaczego postanowiłem od takiego pytania zacząć? Bo to jest trochę tak, że spodziewałem się, co ty mi powiesz, ale wiem, że przecież nie jesteś sam, bo wokół ciebie są różni agenci, osoby, które dobrze ci życzą, które też nie zawsze mogą pomyśleć tylko emocjami i sercem, ale też być może, czy nie kalkuluje się w takich sytuacjach, czy artysta nie straci na pewnym projekcie. No dobra, no ale zadając to pytanie tobie, co artysta może stracić, występując w takim programie? Jakikolwiek. Mówię tutaj... Czy ja mówię teraz o jurorze, czy mówię o prowadzącej, czy mówię o uczestnikach? Co może stracić? No nic nie może stracić. To jest program, który przede wszystkim z jakiej strony dla mnie jest niezwykle misyjną sytuacją, gdzie pokazujemy sztukę drag queen od kuchni i pokazujemy, z czym to się wiąże. I pamiętajmy też o tym, że nie wszystkie drag queen są osobami homoseksualnymi. W związku z tym jakby historia dragu sięga bardzo daleko, a historia człowieka, mężczyzny przede wszystkim, który wciela się w rolę kobiety, sięga jeszcze dalej, bo w teatrze szekspirowskim na przykład nigdy jakby kobieta nie występowała w swojej roli jako kobieta, tylko kobietę grał mężczyzna. Więc jakby nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, jest to rozrywka na wysokim poziomie. Oczywiście z mojej perspektywy jest to... Uważam, że o wiele cięższe być jurorem i oceniać występy drag queen, dlatego że drag queen to też nie jest zawsze perfekcja w wykonaniu. Są różne jakby kanony posługiwania się tą sztuką. Dlatego trudno jest to odnaleźć tutaj na scenie, bo czasami po prostu nie wszystko to, co świeci, ma być tym, co musi być wygrane. O, może tak. Mi się wydaje, że właśnie swoją wypowiedzią pokazujesz, że jesteś idealną osobą na tym miejscu, na miejscu jurora. A dlaczego ja wcześniej nie pytałem o te wszystkie rzeczy? Bo po prostu przed wejściem tutaj na halę czytałem sobie komentarze. I to jest tak, że ty potrafisz o tym pięknie opowiedzieć, powiedzieć o tym, że to jest sztuka, uspokoić emocje. A w komentarzach wrze, czyli zastanawiam się, czy ludzie są gotowi... Ale w komentarzach będzie zawsze wrzało, czy powstanie taki program jak Drag Me Out, czy ja się przebiorę na swoje urodziny za apostoła, czy nie wiem, ktoś założy wysokie buty, a jest mężczyzną. Jakby zawsze Polska, dla każdego Polska, będzie... Polska kocha po prostu, aby w sieci wrzało. Na szczęście teraz będzie, mam nadzieję, tego trochę mniej, dlatego że jest podobno projekt ustawy, która będzie zabraniała takiego bezpośredniego kontaktu i obrażania drugiego człowieka, za co trzymam kciuki, mam nadzieję, że jak najszybciej wejdzie to w życie, bo ludzie nie mogą się czuć bezkarni, krzywdząc drugiego człowieka słowem, czy to jest mówione, czy to jest pisane słowo, i cieszę się naprawdę, jestem dumny, że mogę być częścią tego programu, który jakby po raz kolejny przekracza jakąś granicę moralności narodowej, która mam wrażenie, że już nie jest na czasie trochę. Już jesteśmy w zupełnie innym miejscu i jako świat. W związku z tym to nie powinno w ogóle zaskakiwać, to nie powinno w ogóle nikogo dziwić. Jesteśmy ludźmi, którzy są obywatelami świata, na świecie. Edycji takich programów było już z 20, w związku z tym to i tak bardzo późno do nas dotarło, a to wciąż jest naprawdę wspaniała rozrywka i ukazywanie ogromnej emocjonalności nas jako ludzi i naszego społeczeństwa, że jesteśmy na to w końcu gotowi. Wspomniałeś o jednej z ustaw, jesteśmy dzisiaj też na planie, który jest idealną okazją, by powiedzieć o otwartości, o tolerancji, więc chyba też jest dobrą okazją, by po prostu zapytać, o jakiej ty Polsce marzysz jeszcze? Wiesz co,
to jest zawsze sytuacja, która dzieje się etapami. Myślę, że zmierzamy w dobrym kierunku i ja marzę o takiej Polsce, kiedy zamiast obraz na ulicy, mówię tutaj o złym słowie albo o złych komentarzach, po prostu wszyscy będziemy się wspierać i to sprawi, że będziemy krajem, w którym jest ogromna siła, bo będziemy potrafili pomóc sobie nawzajem. Mhm. Mimo wszystko jednak wiele osób o wyrazistym wizerunku, o jakiejś krzykliwości zewnętrznej zmaga się na co dzień na ulicach właśnie z obelgami czy z jakimiś krzywymi spojrzeniami. Masz wrażenie, że dzięki swojej pracy i temu, jak wiele lat już poświęciłeś na budzenie sympatii u innych, jesteś w jakiś sposób uprzywilejowany? Nie chcę używać tego słowa, bardziej mam nadzieję, że to wpływa po prostu na rozwój tolerancji i na to, że ludzie, którzy oglądają mnie albo innych frików w telewizji, będą mogli z czasem stwierdzić, myliłem się. Albo że mały chłopiec, który ogląda was i kiedyś być może będzie mógł pozwolić sobie być sobą. Jest mnóstwo takich sytuacji, kiedy właśnie rodzice podchodzą do mnie i zwracają się z takimi słowami ciepłymi, że bardzo dziękuję za to, że właśnie nie poddałeś się i jakby w swoim wizerunku jesteś konsekwentny, dlatego że mój syn ma teraz łatwiej, moja córka ma teraz łatwiej, bo może wyrażać siebie w taki sposób, jaki chce i tak naprawdę w żaden sposób nie obrywa się za to tej osobie jak kiedyś. No i to chyba najpiękniejsza nagroda, Absolutnie. Coś co można usłyszeć od kogoś. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam.